Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam was bardzo serdecznie u Rumpla. Słuchajcie, no się podziało ostatnio, mam nadzieję, że dzisiaj chłopcy nie będą mi tak, znaczy, no, nerwów szargać, bo wróciłam z majówki i chciałabym, żeby to się wszystko dobrze skończyło. Ale nadal jesteśmy w chapterze 9, a o ile ja dobrze pamiętam jest 10, a więc w sumie zobaczymy, co to się będzie działo. Ponownie jestem pozostawiona sama sobie w moim pokoju. Wszystko to, co Metros mi przed chwilą powiedział, krąży po mojej głowie. Moja matka żyje. A on zabił wszystkich, żeby przejąć koronę i oddać ją jej. Czuję jak... co mi przebiega pod kręgosłupie, tak? Ciarki przebiegają mi po kręgosłupie. Tak, słuchajcie, jestem po tygodniu wolnego, więc muszę się rozgadać, naprawdę. Ona nie może wrócić. No raczej nie. Spędziłam kolejne godziny, przypatrując się mojemu pokojowi, mając nadzieję, że znajdę coś, co pomoże mi stąd uciec. Wiem, gdzie wszystkich innych pokoje także się znajdują, ale nie mam pojęcia, jak dobrze są one strzeżone i wątpię, że będę w stanie im pomóc. Muszę powrócić do tawerny. Sprawdzam okno, ale jest zamknięte, prawdopodobnie magią. Przeszukuję swoje półki. Lalki, które wcześniej pomagały mi się uspokoić, teraz nic dla mnie nie mogą zrobić. Ostatnie, co sprawdzam, to moje szafki. Pomimo tego, że jest tam wiele rzeczy, nie wygląda na to, że znajduje się tam coś, co mogłoby mi pomóc uciec. W trakcie, kiedy przeszukuję, natrafiam na jakiś mały boks, zatrzymuję się przy nim, podnoszę go do góry. Jakie ładne. Jakie ładne. Okej, ale... czy my już to wcześniej kiedyś znaleźliśmy? Słuchajcie, nie pamiętam. Prawdopodobnie nie. Przypominam sobie to. Matka dała mi to kiedyś, dając mi jawne instrukcje, żeby nigdy tego nie otwierać i żeby zawsze chować gdzieś klucz. Przeszukałam swoją szafkę i znalazłam klucz. A nie, przepraszam, że po prostu przeszukałam szafkę, szukając tego klucza. W momencie, kiedy kładę z powrotem ten boks na dół, widzę mały, złoty kluczyk na samym dole szafki. Biorę go i mam właśnie otworzyć ten boks, ale nagle przystaję. To teraz nie jest rzeczą najważniejszą. No ale dziewczyna, jak już masz, to weź to otwórz, problem robisz. Kładę klucz tuż przy tym boksie. Powinnam szukać czegoś, co pomoże mi się stąd wydostać. Odwracam się i widzę, jak Warg uśmiecha się do mnie tuż przy drzwiach. Wyglądasz niemal jak kryminalista, który właśnie został przyłapany na robieniu czegoś bardzo złego. Nie denerwuj! Nie denerwuj! I mówi to sam kryminalista. Może jesteśmy sobie pisani? No z pewnością! Spadaj! O, nie denerwuj mnie! Moje oczy się tak zacieśniają, tak kiedy on do mnie podchodzi. Tuż za jego plecami widzę, że drzwi są otwarte. Nawet o tym nie myśl. Nie chcesz, żebym ścigał cię wzdłuż pałacu, prawda? A se rób, stary, co chcesz. Naprawdę, zostaw mnie w spokoju. To nie byłoby zbyt miłe. A co, zrobiłbyś mi krzywdę? Warg łapie mój nadgarstek. Staram się jakoś wyswobodzić, ale on tylko go zacieśnia. Ja odeskortuję cię na obiad. Utrzymuję moją głowę wzniesioną wysoko, kiedy Warg eskortuje mnie do pokoju. W drodze do sali jadalnej przypatruję się reszcie pałacu. W większości jest pusta. Może jest tam parę rycerzy, ale to wszystko.
rycerze, którzy stoją, mają jakiś dziwny wzrok, jakby zamglony. I wpatrują się jakby przeze mnie, a nie we mnie. Marionetki. A ty to co? Lepszy jesteś od nich? Czy... to... robota Metrosa? Wark nie odpowiada mi, tylko ciągnie mnie dalej. No szkurna! Później znajduję się już w sali jadalnej. Nie ma już tych rycerzy, którzy stali i nas pilnowali przy ścianach. Teraz widzę tylko i wyłącznie rodzinę królewską. I wygląda na to, że nic im nie jest. Jej, jupi, ja się tak bardzo cieszę, bo ja ich tak kocham. Ty! A, bo oni mnie nie pamiętają, okej? Widzę, że król mnie rozpoznaje. Moje serce bije szybciej, a kiedy on wstaje, albo chociaż próbuje wstać, udaje mu się powstać, ale ledwo. Zdaję sobie sprawę, że jego stopy się nie poruszają. Ciała wszystkich wyglądają na bardzo sztywne. Czy to jest jakieś zaklęcie? To ty jesteś tą dziewczyną, która pojawiła się na drodze do pałacu jakiś miesiąc temu. O, to minął miesiąc, okej. Metros, co to wszystko ma znaczyć? Widzę, że król nie siedzi na należytym mu miejscu przy stole, tak jak zazwyczaj. Wszyscy siedzą obok siebie, poza Metrosem, który jest na szarym końcu, w sensie tam daleko, na drugim końcu. Ale miejsce dla króla, o dziwo, jest puste. No tak, bo czeka na Hildyr, tak? Ja po prostu przyprowadziłem tutaj księżniczkę. Powinieneś być mi wdzięczny, Gennaro. W końcu udało ci się spotkać ze swoją własną córką. Moją córką. Brew króla unosi się do góry. Widać, że jest sceptyczny. Widzę w jego oczach, że nie ufa Metrosowi i temu, co on mówi. Król ponownie zapada się w swoim siedzeniu, kiedy Warg ciągnie mnie i sadza mnie obok Roda. No, dzięki! Już mogliśmy koło króla posadzić, serio, tylko nie koło Roda. Chociaż dobra, Emmeline jest gorsza. Widzę, że Emmeline siedzi tuż przy Rodzie. Zmusza się, żeby uśmiechać się, ale widzę, jak łzy gromadzą się w jej oczach. Pozwól, że przedstawię was bardziej formalnie. Pomimo tego, że wszyscy powinniście ją znać. Ona nazywa się Charmin Riela Britton. Tak pięknie. I jest ona księżniczką, która przejmie koronę w naszym królestwie. No, na pewno. Jak odżywimy mamusię, to ja dziękuję. I jest także twoją córką z krwi, Gennaro? No, halo, jakieś te? Nie? Nie? Ale dobra, nie dziwmy mu się, to jest klątwa, więc okej. Gennaro, ja wiem, że to nie kumaszczaczy. Król ponownie na mnie spojrzał. Teraz widzę jakąś niepewność w jego spojrzeniu. Książę Rod powie ci, prawda? Rod? Rod patrzy się na mnie, a w jego spojrzeniu widzę wyczekiwanie. Odwracam się do króla i do reszty mojej przyrodniej rodziny. Tak, w rzeczy samej jestem księżniczką, czy miło mi was wszystkich poznać? Kurde. Ja nie chcę się bawić z Metrosem i ja nie będę mu szła na rękę. Niech spieprza facet. No serio. Pobawmy się trochę z naszą przyrodnią rodzinką. Miło mi was poznać. Nie ma teraz powodu, dla którego miałabym przekonywać króla o moich racjach do tronu. Teraz coś takiego. O moim co? Takie, o moich prawach do tronu. O, to będzie tak bardziej. To chyba to. Ja tylko sprawiłabym, że się znowu zagubił. A to nie jest miejsce ani czas na takie rzeczy. W
wpatruje się w Metrosa, który uśmiecha się do mnie wyczekiwująco. Poza tym, Metros musi mieć jakiś powód, dla którego nalega, żebym wskazała na swoje prawa co do tronu. I to właśnie teraz. Prawdopodobnie chodzi mu tylko o to, żeby zagubić króla jeszcze bardziej. Jeżeli to tak, nie będę bawiła się w jego gierki. Aaa, moja Charmin! Nazywam się Charmin. Dziękuję wam jeszcze raz za waszą dobroć. No co, Rod? Jesteś zaskoczony? Rod wygląda na zaskoczonego. Marszczę na niego brwi, odwracając się w stronę Metrosa. Nagle widzę, że jego uśmiech zamienił się w grymas. Czuję się dziwnie dumna, widząc, że udało mi się go zaskoczyć. Charmin? Co ty tutaj robisz? Gennaro, ona z pewnością jest twoją córką. I to właśnie dlatego jest tutaj w tym pokoju. Aha, dlatego została umieszczona w tym pokoju, o który ty tak bardzo dbałeś. Słucham? Oczy króla się rozszerzają. Wygląda na to, że nie ma co powiedzieć. Księżniczko, król upewnił się, że twój pokój będzie czysty i zadbany. Z jakiegoś dziwnego uczucia nostalgii. I on w sumie nie wie dlaczego. Magia naprawdę pracuje w całkiem interesujący sposób, prawda? Zastanawiałam się, dlaczego mój pokój był nieruszony, ale czy to możliwe, że król w jakiś sposób mnie pamięta? Wpatruję się w niego, ale on odwrócił już ode mnie wzrok. Jego ekspresja jest skomplikowana pomiędzy zagubieniem a bezradnością. Wygląda na to, że król sam w sobie też do końca tego nie rozumie. Odwracam się do Metrosa. To może działać zarówno w dobry, jak i zły sposób, w sensie klątwy, tak? Okej. Okay. A, racja. Klątwy są straszne, prawda? Wpatruję się w warga, który jest tam po drugiej stronie pokoju. Odwraca się od mojego wzroku, a ja wpatruję się w jakiś tam róg pokoju. Może ten albo ten, nieważne. Nie zdałam sobie sprawy, że są tam wcześniej, ale teraz widzę jakieś takie zakryte pod osłoną ciemności postacie. Aha, wiedźmy. Okej, okay, czyli jednak ktoś nas pilnuje. Prawdopodobnie to one utrzymują wszystkich w pałacu, żeby stąd nie uciekli. Ale nie każda magia jest straszna. Szczególnie ta magia, którą przywrócimy dawną królową. No na pewno, bo ci pomogę. Jesteś szalony. Hildir jest zła. O, mój teraz się zdenerwował. Nie masz prawa, zwracaj się do niej po imieniu. Czuję, jak jakieś zimno otacza pokój. Widzę namacalne te, co to są? Sopelki lodu? Szybko odciągam, które pojawiają się na stole. Szybko odciągam od nich rękę. Teraz wszyscy zjemy obiad i wszystkim się to będzie podobać, no z pewnością. I każdy dzień będzie taki sam, dopóki królowa nie wróci. Rod patruje się w Metrosa. Dlaczego? A dlaczego nie mielibyśmy się dobrze bawić, jedząc razem obiad? Nie o to mi chodziło. Dlaczego musimy bawić się w tę szaradę każdego dnia? Wpatruję się w Metrosa. Przecież ci już wcześniej mówiłem. Ja chcę wyzbyć się z tego pałacu zdrajców. Alcaster chciał wykraść koronę, a ja wykradłem mu ją. Ale z powodu tego, że powrót naszej królowej jest taki bliski, zdecydowałem się,
że korona zostanie ze mną, dopóki nie oddam jej prawowitej władczyni. Aha. Hildyr jest... Królowa Hildyr to jedyna osoba, do której należy ta korona. Pomyślałem, że najlepiej będzie, jeżeli wszyscy będziemy czekać na jej powrót. O, Ofelia, biedna Ofelia! Ale teraz to wiesz, kiedy moja królowa czegoś zechce, wszystkich was pozabijam. O matko! Jeżeli moja królowa tego zechce, o, to powinno być tak. Ja po prostu nie chcę robić czegoś, co byłoby wbrew jej rozkazom. Ty marionetko! On jest okropny, naprawdę. On jest chyba najgorszy w tej ścieżce, jaki dotychczas był, naprawdę. Zawczas przynoszą nam nasz obiad. Stawiają go przed nami, a my jesteśmy zmuszeni do jedzenia w trakcie, kiedy Mytros się nam dokładnie przygląda. Pomimo tego, że staram się znaleźć jakieś wyjście z sali jadalnej, nie wychodzi mi. To naprawdę jest jak więzienie. 2 dni minęły. Ja starałam się szukać, a także jakby wypytywać o odpowiedzi Varga i Mytrosa. Ale żaden z nich nic mi nie powiedział. Im obydwu podoba się mówienie zagadkami. Varg jest naprawdę ciężki do odgadnięcia. Za każdym razem, kiedy staram się go zapytać o Fritza, on uśmiecha się i nic nie mówi. O, ty wstydny dziadzie! Czyżby dzisiejszej nocy nie zadasz mi kolejnych pytań? Nie, idź sobie. I tak czy siak, Varg na nic mi nie odpowie. I przecież za niedługo są moje urodziny. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. O, jestem rozczarowany. Byłaś jedyną zabawą tutaj, księżniczko. A więc jestem twoją zabawką? Może jeśli będę cicho, mnie po prostu zostawi. Jeżeli masz zamiar być taka cicha i się dąsać, prawdopodobnie wygląda na to, że sobie pójdę. Pamiętaj, nie próbuj nic śmiesznego. Wszędzie są rycerze, szczególnie przy twoich drzwiach. I co my teraz zrobimy? Varg kłania mi się szyderczo. Pochyla się nade mną, żeby dotknąć mojej głowy, zanim odchodzi? Spadaj, nie dotykaj mnie! Ja sobie nie życzę. Nie mogę się tak poddać. Ponownie zaczynam przeszukiwać swój pokój. Czas ucieka. A nie ma tutaj nic poza tym, że mogę spróbować znaleźć jakieś wyjście stąd. Ale wiem, że jeśli wyjdę z tego pokoju, od razu zostanę złapana. Jeżeli miałabym jakąkolwiek broń, mogłabym się mieć jakieś szanse. Dotykam palcem swojej szyi, przypominając sobie o tym, co Chevalier powiedział mi, tak. Śpi. Halo? Jaka kobieta? Halo? Ten odgłos pochodził zza drzwi i to był odgłos kobiety. Drzwi otwierają się i nagle Chevalier i Delora są w moim pokoju. Tak, przybyli nam pomóc. Księżniczko, no ja żyję już, spokojnie. Jestem zaskoczona tym, że widzę Rumpla, który stoi tuż obok mnie. Jego oczy przepełnione są zmartwieniem. A tuż za nim stoi Delora. Ooo. Ach, czyż nie jesteś wybawieniem dla bolących oczu, coś takiego? Okej. Jesteśmy tutaj, żeby uratować cię, księżniczko. Ooo. Biegnę w stronę Chevaliera, tak? I otaczam go swoimi ramionami. Ooo. On dotyka dłonią moich pleców i uśmiecha się. Wydostaniemy cię stąd, księżniczko. Jak wasza dwójka tutaj weszła? Z użyciem magii? O, dramatycznie. Nawet w
takim momencie. Przepraszam, Delora, ale mi to się podoba. Oni obydwoje patrzą się na siebie, zanim wpatrują się we mnie poważnie. Perfect Waltz, rycerze i karma tutaj są. Ach, karma! Myśleliśmy, że będziemy tylko i wyłącznie walczyć z wiedźmami. Nie spodziewaliśmy się, że będą tutaj jacyś rycerze. Nieważne, co powiedzieliśmy. Nie mogliśmy przedostać się tutaj. Na nich rzucone jest zaklęcie. Mithras. On chce uwolnienia matki. Obydwoje wpatrują się we mnie zaskoczeni. Słucham? Matka wciąż żyje. Jest w środku Tenebrarum. Mithras chce, żebym ją stamtąd wydostała. To jest niemożliwe. Królowa wciąż żyje? No niestety. Chevalier patrzy się na mnie zmartwiony, a ekspresja Delory jest poważna, albo taka niezmienna? No coś takiego. Nie możemy na to pozwolić. Nie wiem, jakim cudem królowa wciąż żyje i jeszcze jest w pałacu, ale... No nic. Pomartwimy się tym trochę później. Racja. Mamy czas, żeby przedyskutować te specyfiki jakimś innym razem. Ale teraz jedyne, co musimy zrobić, to wydostać cię stąd. Racja. Wszyscy zajmują się naszymi przeszkodami i to dla ciebie, księżniczko. Ja postaram się jakoś załatwić Mithrasa. Chevalier, liczę na ciebie, że wydostaniesz stąd księżniczkę bezpiecznie. Właśnie po to tutaj jestem. Księżniczko, czy mogłabyś wskazać mi drogę przez pałac? Nie mogę tutaj wszystkich tak po prostu zostawić. Nie martw się. Garlan jest tutaj, żeby zająć się twoją rodziną. Nie, ja po prostu nie mogę pozwolić i zostawić tutaj wszystkich, żeby robili rzeczy za mnie. Charmin, nie możemy dopuścić do tego, że ciebie stracimy. Powiedziałem ci, że zrobię wszystko, żeby cię ochronić. I właśnie tak zrobię. Tak szybko, jak będziesz bezpieczna, tak szybko my będziemy mieli przewagę. To ty jesteś prawdziwą spadkobierczynią tronu i następną nosicielką Tenebrarum. Nie możemy pozwolić, nie możesz sama pozwolić, żebyś pozostała w łapach Mithrasa. Sytuacja jest w rzeczy samej poważna, a więc teraz po prostu się pośpieszmy. Przytakuję, chociaż niezbyt przekonana. Bez już żadnego słowa nasza dwójka idzie w stronę drzwi. Delora idzie pierwsza i natychmiast się zatrzymuje, niemal wpadam na nią. Patruję się poprzez drzwi i widzę warga, który czeka na nas na zewnątrz. Przyciska on ostrze do szyi Delory. Hallo! Ach, moja mama chrzestna. Znaczy nie, ona nie jest jej mamą chrzestną, przepraszam. Nie, pomyliłam się, sorry. Ach, moja wiedźma, tak? Delora unosi dłoń i szybko odpycha ostrze ze swojej szyi, które nic jej nie robi. Warg cofa się, ale wciąż trzymając przed sobą miecz. Jego zazwyczaj pojawiający się na twarzy uśmiech jest teraz trochę zmyty. Zejdź mi z drogi! Ach, ty wiele wymagasz, nieprawdaż? O, trafiła kosa na kamień! Koza na kamień! Czy kosa? Kosa, chyba kosa. Bardzo ładnie, proszę? Nie ma mowy, moja pani. Szkoda. Wygląda na to, że będę musiała zniszczyć tą twoją piękną maskę. Ze wszystkim, co jest pod nią. Delora, moja badass. Delora wyciąga przed siebie dłoń i... jakby... tak, kastuje spela. Że tak powiem, co ona robi, wytwarza elektryczne kule,
które zbierają się przy jej nadgarstku, a zaraz potem posyła je w stronę Warga, który unika ich z zatrważającą prędkością. Może i ruchy Warga wydają się powolne albo ociężałe, ale ja doskonale wiem, jaki ma szybki refleks. On tylko bawi się z Delorą. Ale nawet jeżeli się z nią bawi, wątpię, żeby to on był górą. Upuszcza on swój miecz i przez moment czuję, jakby to Delora była górą. I nagle podnosi on swoją laskę, którą zazwyczaj ma przy sobie i dotyka nią podłogi. Oh shit! Uciekajmy stąd! Dym zaczyna się z niej wydobywać i przechodzi on przez mój pokój. Zaklęta laska! Nie tylko ty masz asy w rękawie. Delora! Chevalier, zabierz ją stąd natychmiast! Chodźmy, księżniczko. Chevalier bierze moją dłoń i zaczyna mnie prowadzić. Odwracam się, żeby spojrzeć jeszcze raz na Delorę i Warga i zdaję sobie sprawę, że kiedy Delora wciąż atakuje, Warg nie robi nic poza unikaniem. To tak jakby starał się kupić trochę czasu dla... No dokładnie! Spieprzajcie stamtąd! Dlaczegoś? Wyrzucam tę myśl z mojej głowy, kiedy Chevalier ciągnie mnie przez hol. Aj. O, mój piękny! Jak możesz? Nie słyszałeś o rycerskości? O, tak. O, mój śliczny jeszcze jest tego w babskim ubraniu. Widzę Karmę, wciąż przebranego w sukienkę, który trzyma miecz tuż naprzeciwko jakiegoś tam mężczyzny. Kiedy mężczyzna pcha, Karma po prostu unika go. W momencie, aż dotyka ściany, tak? Okej, nieważne. Wygląda na to, że rycerskość już dawno umarła. Nienawidzę tłumaczenia walk, no ale dobra. Postaram się. Robi on krok w bok i paruje uderzenie innego rycerza. Widzę, jak ostrze dotyka jego sukienki, ale wygląda na to, że nie powstrzymuje go przed wymierzeniem ciosu w stronę tego drugiego rycerza. Rycerz się potyka, ale wciąż trzyma w dłoni swój miecz. Karma wpatruje się w nas ostro. A co wy tak po prostu tam stoicie? Ruszcie się! No właśnie, on tutaj się biedny naraża, a ten stoi się gapi, no. Zabiera mi to chwilę, żeby zdać sobie sprawę, że zamarzłam. A tak samo Chevalier. Jego twarz jest blada, a on ponownie zaciska dłoń na mojej. Zaraz potem ruszamy przed siebie, w drugi koniec holu. Chevalier ma dłuższe nogi, więc ja naprawdę staram się za nim nadążyć. Ale im dalej idziemy w hol, tym bardziej widzę, jak wiele jest na naszej drodze. Mijamy Jurien i Garlana, którzy także się poruszają. Udało im się oczyścić dla nas ścieżkę. Ci rycerze... Czy oni nie przestaną się ruszać, dopóki Mytros nie zostanie pokonany? Mam nadzieję, że królowi i wszystkim innym nic się nie stało. Kiedy przechodzimy koło Jurien i Garlana, mówię im, gdzie znajduje się rodzina królewska. Ale nie mam pojęcia, czy moje słowa dotarły do ich uszu, ponieważ wszystko zniknęło za dźwiękiem bijących się innych tych rycerzy, tak? Okej. No i co robimy, Rumpel?
Chevalier, tak. Czyli wygląda na to, że te obrażenia, które widzieliśmy wcześniej, zadali sobie sami sobie, w sensie inny rycerz innemu rycerzowi. Ale dlaczego mieliby stanąć przeciwko sobie? Słucham? Wiesz, te miejsca, które widzieliśmy wcześniej w klinice, wszystkie te rany, wygląda na to, że oczy Chevaliera są gdzieś daleko, tak jakby patrzył się przeze mnie. Oni... Musimy się ruszyć. No, Rumpel teraz nie ma na to czasu, no co ja ci poradzę, że metro z nimi tam kieruje i oni sobie sami stają brat przeciwko bratu, no co ja poradzę. Biorę go za rękę i idę przed siebie. Nie mam pojęcia, o czym on mówi, ale możemy o tym porozmawiać później. To teraz jest czas na ucieczkę. Jesteśmy już blisko wyjścia z pałacu, kiedy ich widzę. Grupa rycerzy stoi w dwóch liniach, po obydwu stronach holu, stając naprzeciwko siebie. Na samym końcu holu widzę garstkę, albo tam jakąś tam ilość po prostu tych wiedźm, a pomiędzy nimi Mytrosa. Dobry wieczór. Podobała się wam przechadzka przez pałac? Chevalier natychmiast staje tuż przede mną. Widzę, że jakieś zachmurzenie jest w jego... że to zachmurzenie, które było wcześniej w jego oczach, już go tam nie ma. Ale to, co opuszcza jego usta, wcale nie jest wymogiem, ale pytaniem. Jak możesz to robić? Jak? Tak w sumie to jest dosyć proste. Wiesz, co mam na myśli. Dlaczego miałbyś sprawić, że rycerze stają naprzeciwko siebie? Co za głupie pytanie. To dlatego, że są oni nieistotni. Kurna, to wszystko jest tak jakby staje w opozycji do tego, w co wierzy Rumpel. Biedny. Na scenie niektóre pionki istnieją i łatwo jest je zastąpić innymi. Ja jestem bardziej przejęty aktorami. A przy samym końcu tej sztuki jakieś dodatki nie są potrzebne. Tak właściwie mogę sprawić, że zrobią cokolwiek tylko po to, żeby wyszło na moje. On... W sensie... Palcami robić co? No wiadomo, co robi. A rycerze unoszą swoje miecze. Okej. Zastygam. Myśląc o tym, że rycerze odwrócą się w naszą stronę, ale nigdy tego nie robią. Tutaj jest przedstawienie dla was, żebyście się dobrze bawili. No ja z pewnością się będę dobrze bawić, tak? Okej, taki ala przerywnik. O to mu chodziło. Ojej. Rycerze atakują samych siebie. Słyszę, jak odgłos metalu unosi się w powietrzu. Rycerze unoszą swoje miecze, parują ataki, a także zadają innym rany. Mytros wpatruje się tuż za nimi. Ten jego okropny uśmiech nigdy nie opuszcza jego ust. Nasza dwójka może tylko tam stać. Jesteśmy pozostawieni w ciszy. I wcale nie mija długo, kiedy widzimy czerwień. Ej, co teraz? Co zrobimy? Czuję, jak krew... Jak zapach krwi pojawia się w powietrzu. Oj. Co teraz? Natychmiast powracam do siebie. Staram się wyjść naprzód, ale Chevalier wygląda na to, że jakby
nie mógł się poruszyć. No i co teraz? No, Rumpel, co robimy? Słyszałem wiele rzeczy o doktorze pracującym w klinice. Słyszałem, że był on wolontariuszem, który zgodził się pomagać rannym w trakcie Wielkiej Wojny. Także słyszałem, że do niedawna był przeklęty. Kiedy cię zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to ty byłeś tym wolontariuszem. Wygląda na to, że nie mogliśmy tego uniknąć, że ty i księżniczka znacie siebie nawzajem. Ale pomyśleć o tym, że byliście tak blisko. A co zazdrosny jesteś? Chevalier patrzy się pusto. Wygląda na to, jakby to on był pod wpływem jakiegoś rodzaju zaklęcia. Jego oczy są niewidzące. Ja wciąż mówię do niego po imieniu. Ale jego oczy skupione są na poruszaniu się mieczy, które należą do rycerzy. Nawet mi nie poświęca jednego spojrzenia. Wygląda na to, że postrzępiłem doktora, w sensie wyniszczyłem go, coś takiego. Niedobrze. Halo? Aha, okej. Okay. Chapter 10. Nie taka jak matka. No. Chevalier, nie słuchaj go. Ach, popatrz na tych wszystkich mężczyzn, których nie jesteś w stanie uratować. Wszyscy oni umierają na twoich oczach. Ja? Chevalier, musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Jak wiele ludzi tak naprawdę uratowałeś? Końcem końców, tak naprawdę nie masz talentu. I to właśnie dlatego szukałeś pomocy u wiedźmy. Nie mów tak, on jest naprawdę dobrym doktorem, jak możesz? Głos Metrosa jest dziwnie spokojny. I nagle czuję jakąś dziwną prezencję, która jest inna od normalnej. Jeden rycerz... rozprawia się z drugim. Okej. Okay. Nie lubię tłumaczyć czegoś takiego. Dla mnie to jest takie... mech. Pozbawiając tego drugiego obronnego miecza, który przesuwa się właśnie po podłodze, lśniąc w świetle księżyca. Wpatruje się desperacko w Chevaliera, zdając sobie sprawę, że magia na niego teraz też działa. Halo! O co chodzi? On nie widzi nikogo poza Metrosem, który wciąż uśmiecha się za rycerzy. Wpatruje się w ten miecz, przypominając sobie to, co Chevalier mnie nauczył. Metros teraz jest odsłonięty, ale... ja... lepiej potrafię się temu przyjrzeć. Powiedziałam Chevalierowi, tak? Że będę starała się być jak najdalej od odebrania komuś życia i muszę dotrzymać tę obietnicę. Wpatruję się w Chevaliera i zdaję sobie sprawę, że wygląda teraz tak, jakby odzyskał jakieś swoje wspomnienie, tak jakby był zagubiony w swoim własnym umyśle. Jest tylko jedna rzecz, o której mogę pomyśleć, która mogłaby zabrać, znaczy wytrząsnąć go z tego transu. Ściskam dłoń w pięść, okej? I trafiam nią prosto w twarz Chevaliera. Dobry pomysł! Ojej, przepraszam. Boże, moja twarz! O Jezu. Niemożliwe! Nagle oczy Chevaliera przejrzały i wpatruje się we mnie. Mogę powiedzieć, że tak jakby powrócił sam do siebie. Jego oczy widzą to, co dzieje się tu i teraz. Przepraszam, myślałam, że cię straciłam. Przypuszczam, że potrzebowałem tego, prawda? Chevalier uśmiecha się do mnie zmieszany.
I mija tylko chwila, kiedy jego uśmiech gdzieś znika, a my obydwoje wpatrujemy się w Mytrosa. Chevalier wpatruje się tuż przez tych wszystkich wciąż walczących rycerzy. Nawet jeżeli to obchodzi Rumpla, co prawdopodobnie tak jest, on chowa się za neutralną ekspresją. Jak udało ci się złamać moje zaklęcie? Przecież nie potrafisz używać magii. Nie złamała go ona magią. Złamała to mocą miłości. Z pewnością. Wpatruję się w niego sceptycznie. Obydwoje wiemy, że to nieprawda. I ja także wiem, że Chevalier zdaje sobie sprawę, że to nie to, co miał na myśli. Ale Mytros wygląda na rozwścieczonego. Miłość. Tak jakby... miłość mogła wyzwolić wszystkich. Jakby to było jakiś lek. No wiesz, no sorry, no. No widzisz. Księżniczko, ty jesteś wiedźmą. My karmimy się negatywnością, chaosem i zatraceniem. Miłość nie daje nam żadnej mocy. Życie polega na balansie. Charmin mnie tego nauczyła. I nawet jeżeli ja nie jestem w stanie utrzymać balansu pomiędzy negatywnością a pozytywnością, przynajmniej będę się starał. Powinieneś spróbować zrobić to samo. Może staraj się spojrzeć poprzez swoje depresyjne życie i postaraj się znaleźć jakieś szczęście. Coś, co nie pozwoli ci ponownie zanurzyć się w tej ciemności. Mytros znowu porusza palcami i nagle rycerze zaprzestają. Odwracają się w naszą stronę, miecze uniesione. Nie muszę słuchać jakichś gadanek zakochanego idioty. Wszystko to, co znaczy, te twoje... trzymanie się tak tej miłości pokaże ci, jak bardzo jest one delikatne. Wiedźmy nie potrzebują miłości. No, na pewno. Jestem ciekawa, czym ty darzysz, że tak powiem, Hildr, bo to nazwałabym to tak bardziej obsesją, ale też taką podsyconą taką jakby delikatnie tam jakąś, nie wiem, miłością, jakąś tam affection tak zwaną po angielsku. No ale dobra. Okej, gdzie my jesteśmy, tak? Aha. Ja tu się zajęłam oczywiście gadaniem. Mytros wyciąga swoją dłoń, a rycerze zaczynają swój stały i śmiercionośny marsz w naszą stronę. Chevalier łapie mnie za dłoń i chowa mnie za nim. Ale ja widzę miejsce w tej całej opowieści. Mytros naprawdę lubi sprawiać ból ludziom poprzez swoje słowa. I ja mogę zrobić to samo. Skoro nie potrzebujesz miłości, skoro nie potrzebujesz zauroczenia, w takim razie dlaczego robisz to wszystko dla matki? Ja nie jestem. A, widzisz. Robisz to po to, żeby być rozpoznawalnym. Dlaczego? Każdy student, każdy uczeń chce zaistnieć w oczach nauczyciela. Ej. Jego słowa są spokojne, ale widzę w nich desperację. Matka była nauczycielką Mytrosa. Myślałam, że on chce ją przywrócić do życia tylko i wyłącznie dlatego, że była po prostu kolejną wiedźmą, ale... Znasz Mytrosa? To było dawno temu. Obydwoje mieliśmy tą samą nauczycielkę. Nauczycielkę? Zaczekaj. Waltz, czy ty jesteś... czarnoksiężnikiem, tak. Czyli... Waltz także uczył się pod skrzydłami matki. Nie, teraz o tym nie mogę myśleć.
ale muszę to użyć jako coś, co mi pomoże. Nie pamiętam wszystkich uczniów matki, ale był jeden, któremu naprawdę wychodziło. A temu drugiemu nie. Widzę w tobie gorzkość. To ta sama gorzkość, której ja się trzymałam. Tylko twoja jest o wiele głębsza. Nie zmylisz mnie swoimi głupimi słówkami. Rycerze zaczynają iść w naszą stronę. Ich chłód może i jest taki żałosny z powodu dlatego, że są oni tak bardzo ranni, ale wciąż ich to nie spowalnia. Musimy uciekać, ale... Zaufaj mi, księżniczko. Ja obronię cię, nieważne co się stanie. On łapie mnie za dłoń i czekamy. Widzę, że oczy Chevaliera starają się znaleźć jakieś wyjście z tego wszystkiego. Czuję, jak jego puls robi się coraz szybszy, kiedy dotyka mojej dłoni. I wiem, że panikuje. Ach, okej. Kto miał taki kolor? Nie pamiętam. Nagle widzę jakby luminescencję złotej ściany tuż naprzeciwko nas. Rycerze potykają się tuż na nią. Ich tak miecze uderzają w barierę. Czy waszej dwójce nic nie jest? Perfejt szybko idzie w naszą stronę. Ekspresja na twarzy Metrosa jest zimna, a także wściekła. On przypatruje się tej sytuacji krytycznym wzrokiem, ale i zaraz potem odwraca się i zaczyna iść w dół holu. Perfejt upada na jedno kolano. Jej ramiona wciąż są wyciągnięte tylko po to, żeby utrzymać barierę. Delora się pojawia. Jest taka oszołomiona, a z jej jednej ręki kapie krew, ale wciąż stoi prosto. Ejku. Delora unosi swoją dłoń i powoduje powstający pożar? Możesz już opuścić ochronę, Perfejt. Zajmę się tym. Perfejt uwalnia barierę i nagle magia uderza w rycerzy. Widzę, że upuszczają oni, tak jakby są rozprzestrzenieni na dwie strony holu. Widzę, że Perfejt jest coraz słabsza i to z każdym ruchem. Ejku. Perfejt bierze trzęsący się oddech, kiedy stara się stanąć prosto. Ale wygląda na to, że ponownie upada. Chevalier bierze krok do przodu i patrzy się na nią nagląco. Lady Perfejt, no co? Nic mi nie jest, nie ma co się przejmować. Jasne. Ach, dobra, słuchajcie, ale ja tu patrzę, że... już jest długo. Jest za długo. Dobra, słuchajcie. Że tak powiem, dalszą część zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja chyba ruszę i nagram całość, bo no w sumie chyba niewiele nam już zostało. Słuchajcie, ja wam na dzisiaj dziękuję. Jakaś taka nieogarnięta dzisiaj byłam, no ale nic. To po majówce. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, ja wam na dzisiaj dziękuję. Pa, pa!